No, biblioteki bardzo się zmieniły. Pełnią w tej chwili trochę inną rolę. To znaczy, oczywiście... Znaczy, może do czytelni. Ja myślałam o czytelni, prawda? Nie o całej bibliotece. Tak, rzeczywiście. A poza tym myślę, że kot się doskonale dostosuje do sytuacji. Będzie wiedział, gdzie jest cicho, gdzie może wejść i gdzie może sobie pospać. I nikt mu nie będzie w tym przeszkadzał. Powiedziała Pani, że biblioteki się zmieniły. To fakt. Biblioteki w tej chwili prowadzą bardzo szeroką działalność. To znaczy zajmują się przeróżnymi, właśnie spotkania przeróżne, jakieś różne eventy, można powiedzieć. Dzieje się tam kulturalnie dużo, nie tylko wokół samych książek. Dzieje się wokół muzyki, wokół innych dziedzin sztuki. I proszę mi powiedzieć, jak często w Pani bibliotece są spotkania, które uczą ludzi takiego dobrego stosunku do natury w ogóle? Czy to się często zdarza? Czy ludzie są tym zainteresowani? Wydawało mi się, że są zainteresowani, ale niestety to chyba było bardzo optymistyczne podejście do sprawy, dlatego że przed spotkaniem z Panią usiłowałam znaleźć ludzi, którzy byliby zainteresowani znalezieniem zwierzątkom miejsca nowego. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Jest parę osób prywatnych, które owszem chcą, wymieniały się informacjami na Facebooku, ale tak naprawdę nikt się specjalnie tym nie zainteresował. Ale myślę, że każde takie spotkanie to jest okazja, żeby ludziom zastukać do serca, żeby powiedzieć halo, trzeba się zatrzymać, trzeba popatrzeć wokół. Ja myślę, że właśnie szczególną funkcje w tym, rolę mogą odegrać takie miejsca, gdzie ludzie przychodzą bardzo różni, bo to jest tak, że na jakieś konkretne, czy na filmy przyrodnicze, czy programy, czy jakieś, przychodzą ludzie, którzy są zainteresowani tematem i najczęściej jakby oni wiedzą to przynajmniej po części to, o czym będzie tam mowa. Ważne jest, żeby o tym mówić w miejscach, gdzie przychodzą ludzie bardzo różni. Często ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z naturą jako taką i z gatunkami innymi niż oni sami. Dla dzieci takie spotkania? Dla dzieci tak. Dlatego te wakacje się świetnie wpisały w to, o czym Pani mówiła. Pani spotkanie odbyło się w ramach wakacji dla dzieci pod hasłem wakacje z doktorem Dolittle. Mamy spotkanie z weterynarzem, z osobami, które pracują w sklepie zoologicznym. To ja mam prośbę o leśników jeszcze. Leśnikami jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc Pani sugestie weźmie. Jeszcze mamy cały sierpień, także zdążymy. To jest dobry moment, żeby dzieci... Cieszę się. Panie Elżbieto, musimy zrobić teraz maleńką przerwę i zaraz wracamy do rozmowy. Poszczególnymi sektorami. Rzeka tych reprezentantów poszczególnych regionów całego świata, poszczególnych państw. Każdy z tych młodych ludzi przybył na to spotkanie ze swoimi sprawami, intencjami. Ale nie traćmy rozsądku i humoru. Wytłumaczymy wam każdą katastrofę. Zrozumiecie ją. Zrozumiecie dla tych młodych ludzi, którym zatrzymamy, chwilą refleksji. Prawda nas zaboli. W poniedziałki po 15:00. Piotr Najsztuk. Zapraszam.
Panie Władysławie, dzień dobry. Dzień dobry. Jakże się cieszę, że udało mi się zadzwonić po pismo. A jak my się cieszymy. Panie, panie audycji. Właśnie z powodu wizyty tak zacnego gościa, w związku z tym, że mam bardzo interesującą informację związaną właśnie z literaturą, z czytelnictwem. Otóż nie wszyscy wiedzą o tym, że jeszcze przed wojną w olimpiadzie były też dyscypliny kulturalne i w tym polscy działacze kultury, muzycy i literaci, pisarze też zdobywali nawet złote medale olimpijskie. Za kilka dni zaczyna się olimpiada i warto przypomnieć sobie, że wśród zwycięzców właśnie olimpiady był Wierzyński, który napisał piękny tomik Laur Olimpijski. W nim znajduje się wiersz o Nurmim. Ja zszokowany dowiedziałem się o tym, że Nurmi, który był zwycięzcą wielu wyścigów, znaczy kto się interesuje jego karierą, to znajdzie to wszystko w internecie oczywiście, ale był właśnie olimpijczykiem, którym medale odebrano niesłusznie, potem uzwrócono nawet za palącnicz olimpijski w 1958 roku. Otóż Nurmi, mimo że tak wielki wysiłek wkładał, że był biegaczem, on był całe życie wegetarianem. To się wegetarianinem, tak. Ja jestem instruktorem sportowym sam, akrobatik sportowy i łyżwiarza figurowego. Na kursie instruktorskim nas uczono, że tylko białko zwierzęce daje siłę. Nie, panie Władysławie, to nieprawda. Tak, no i właśnie oczywiście. To ja się cieszę, że pan się dodzwonił. Ludźmi młodymi, reprezentantami. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się tą tematy, bo właśnie samym Nurmi. Ja już powiem też, że od dłuższego czasu zaczęłam też przechodzić na dietę wegetariańską. Serce mi się roztapia, tak się cieszę, panie Władysławie. Trzymam kciuki. Nie przeszkadza, żeby dalej się rozwijać jako sportowca.
sposób ogłosi miejsce kolejnych światowych wigilijnych, które odbędą się już za że udało się do was zadzwonić. My też się cieszymy. Opiekuję się też wspólnie z przyjaciółmi, też kotkami podwórkowymi i prowadzę też szeroko działalność. Kochamy pana, panie Władysławie. Ściskamy z całej siły. Naprawdę, do widzenia. Dziękuję za ten telefon. Ja się tak cieszę, jak dzwonią słuchacze, którzy mówią takie rzeczy, jak powiedział pan Władysław, bo mi wraca nadzieja w człowieka i będzie audycja się nazywała Wierzę w zwierzę i w człowieka, w pana Władysława na razie. Dobrze. Jest z nami pan Mateusz ze Szwajcarii. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, panie.